Paulo Sousa powołał szeroką kadrę na mecze z Albanią i San Marino i jakoś nie widziałem dużego wzburzenia. To znaczy, mam wrażenie, że dopóki Paulo Sousa powołuje Roberta Lewandowskiego, to wszystko z nim ok i nikt nie będzie sobie wyłamywał palcy czy grzmiał w mediach czy na Twitterze o tym, że selekcjonera pogrzało. Natomiast widzę kilka głosów oburzenia, może głosy oburzenia na kilka powołań albo brak tych powołań. Dziwi przede wszystkim obecność Przemysława Płachety w tej szerokiej kadrze na mecze eliminacyjne. Ja oczekiwałbym od selekcjonera konsekwencji. Takiej konsekwencji w powołaniach, w działaniu, w selekcji. I skoro Paulo Sousa pominął podczas Euro Kamila Grosickiego w tej kadrze, pominął moim zdaniem słusznie, totalnie słusznie, to moim zdaniem też powinien pominąć Przemysława Płachetę. Przemysław Płacheta rozegrał w tym sezonie 0 minut. Nie grał. Wcale. Nie zagrał choćby minuty, więc na powołanie, na zgrupowanie przyjedzie zawodnik kompletnie nie w rytmie meczowym, nie w formie. Zawodnik, który miał problemy zdrowotne. Zawodnik, który ostatni występ powyżej 10 minut zaliczył w kwietniu tego roku. Od kwietnia trochę już minęło. Pamiętam, bo miałem urodziny mniej więcej w tym samym czasie i w sumie nawet nie pamiętam już, co robiłem w tę urodzinę. Czy w obecnej formie Przemysław Płacheta może coś dać reprezentacji? No w meczu z San Marino to pewnie może. To w meczu z San Marino, jeżeli wystawilibyśmy 10 gości w formie i na przykład mnie, no to też pewnie byśmy wygrali. Chyba żebym sabotował tę grę, to wtedy może nie. Ale wydaje mi się, że nawet w dziesiątkę od pierwszej minuty z San Marino byśmy wygrali. Czy Przemysław Płacheta może dać coś reprezentacji w meczu z Albanią? No już niekoniecznie. Po pierwsze choćby dlatego, że na jego pozycji jest rywalizacja. Przemysław Płacheta w obecnym położeniu mógłby grać tylko na wahadłach. Nie widzę go jako tego piłkarza ustawionego za napastnikami. Na prawym wahadle jest Przemysław Frankowski i Kamil Jóźwiak. Pierwszy gra i to gra całkiem udanie w ligę. Już ma za sobą pierwszego gola, zaliczył już 3 asysty. Kamil Jóźwiak to z kolei taki żołnierz Paulo Sousy, który no właściwie od początku tej kadencji gra regularnie. Na lewym wahadle no tam jest i Puchacz, i Rybus, i jeszcze w szerokiej kadrze jest Reca. Więc tak naprawdę nie ma gdzie tego Płachety wcisnąć. Wydaje mi się, że koniec końców i tak zostanie skreślony przy tym zwężaniu kadry do tej kadry nominalnej, nie do szerokiej listy powołanych. Tak czy siak uważam to za dziwne. Po prostu to jedno konkretne powołanie dla mnie jest bez sensu. Tak jak inne mogę zrozumieć, o czym zaraz powiem, chociażby przy braku Sebastiana Szymańskiego, tak powołania Płachety totalnie nie rozumiem. Nie klei mi się to powołanie wcale, chyba że na zasadzie znam go, wiem co umie, niech będzie, dopiszemy tam gościa, jakoś sobie poradzimy. Dobra, to nie ma sensu. Generalnie w tej kadrze szerokiej znalazło się kilku zawodników niegrających. No bo Arkadiusz Reca we Włoszech gra bardzo, bardzo mało, ale jestem w stanie zrozumieć jako taki backup, takie zabezpieczenie na tym lewym wahadle, no bo tam Puchacz gra w Europie, w Bundeslidze póki co jest bez debiutu, Rybus gra w Rosji, więc jako ten trzeci, jako taki, no w sumie nie mamy nikogo innego, niech ten Reca będzie. Dobra, to nie ma sensu. Nikola Zalewski, on też nie gra. Tutaj jestem w stanie o tyle zrozumieć, że Zalewski po prostu nieźle wypadł podczas tego ostatniego zgrupowania i choćby dlatego można go jeszcze raz sprawdzić. Oczywiście zdaję sobie sprawę i ja, i wy też pewnie zdajecie sobie sprawę z tego, że powołanie dla Zalewskiego jest trochę też polityczne. Właściwie ten debiut był trochę polityczny, no bo trzeba go zaklepać. Na jakiś czas. Zmieniły się przepisy FIFA i to nie jest tak, że jak on zagra już jeden mecz, to już mur beton, natomiast PZPN chciał go trochę zarezerwować dla polskiej reprezentacji. Czy teraz warto go powoływać? No, znowu sobie wybiegnie na San Marino, pogra, pewnie nawet dobrze wypadnie, może zaliczy kolejną asystę, czy strzeli debiutanckiego gola, natomiast no też jest zawodnikiem niegrającym. Czy są za na przykład takiego Płachety czy Zalewskiego alternatywy?
No ja widzę jedną. Jakuba Kamińskiego, który na słabe poprzednie zgrupowanie zareagował dobrą formą w lidze. Zagrał niezły mecz ostatnio z Wisłą Kraków. Zagrał bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza drugą połowę z Rakowem Częstochowa. I wydaje mi się, że jeżeli już szukać zawodników grających na pozycję prawego wahadłowego, czy no od biedy ofensywnego pomocnika, no bo tam raczej będzie widziany Zalewski, no to Jakub Kamiński byłby jakąś tam dobrą, w moim przekonaniu, alternatywą. Ludzie kochani. No dobra, a co z największym nieobecnym tego zgrupowania, czyli Sebastianem Szymańskim, który nie znalazł się nawet w tej szerokiej kadrze reprezentacji Polski? Obejrzałem sobie z ciekawości w miniony weekend mecz Dynamo Moskwa z Soczi, w tym, w którym Szymański zaliczył asystę przy jedynym golu w tamtym spotkaniu i generalnie trzeba przyznać Sebastianowi Szymańskiemu, że wypadł całkiem nieźle. On już na początku sezonu ma 3 gole i 2 asysty, czyli całkiem przyzwoity wynik jak na gościa, który wciąż no, jest relatywnie młodym zawodnikiem. Ponadto Dynamo Moskwa, w którym występuje Szymański, jest czołową ekipą Ligi Rosyjskiej, zajmuje teraz miejsce drugie w całej Premier Lidze, zatem też nie jest tak, że Szymański gra z jakimiś ogórkami i wystawiany jest w tym Dynamie tylko dlatego, że nikogo innego nie ma. On gra tam po prostu w dobrym klubie, prezentuje dobrą formę, więc wszystko wskazuje na to, że no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby na takiego Sebastiana Szymańskiego machnąć ręką. Ale ja w gruncie rzeczy jestem w stanie zrozumieć brak powołania dla Sebastiana Szymańskiego. Popatrzmy na tę reprezentację, na taktykę i ustawienie tej reprezentacji. Paulo Sousa, odkąd nie ma Milika i Piątka, gra na dwóch napastników, czyli gra obok Lewandowskiego, gra albo Buksa, albo Świderski. Całe ustawienie wygląda tak, że jest 1-3-4-1-2, czyli za plecami dwóch napastników jest dziesiątka, jest dwóch środkowych pomocników, no i wahadłowi, czyli wychodzi na to, że mamy 3 miejsca do gry w środku pola reprezentacji Polski. No i kto tam jest? No patrzę sobie na listę powołanych. Klich, Krychowiak, Moder, Linetty, Zieliński. Krychowiak od początku kadencji Paulo Sousy jest fundamentalną postacią dla tej reprezentacji i ciężko tutaj mówić o tym, że nagle nie dostanie powołania. On zresztą na ostatnim zgrupowaniu wyglądał bardzo dobrze. Wyglądał, no w tym meczu z Anglią to wyglądał jak taki dobry, stary dobry Krychowiak z czasów Sewilli, zatem jeśli chodzi o powołanie Krychowiaka, nie ma się czego czepiać. Brawa. Karol Linetty, Sousa mu ufa i Linetty powoli chyba zostaje odzyskany dla kadry Polski. Sousa, z tego co słyszę, poświęca mu sporo czasu. Ceni to, jak on potrafi szybko grać, jak gra od razu do przodu, jak jest mobilny, więc no tutaj też nie ma podstaw do tego, żeby Linettego nagle z tej kadry odtrącać. Brawa. Zieliński, no nie wiem, zaraz może wybiorę numer do Kowala i on mi powie, że Zieliński nie powinien być powoływany. Ostatnio go nie było z uwagi na uraz, no ale z oczywistych względów no nie stać nas na to, żeby nie powołać Zielińskiego, czy żeby skreślić go dla tej reprezentacji. To też jest uzasadnione. Brawa. Jakub Moder, no tak samo, no gościu gra, łapie minuty w najlepszej lidze świata, w kadrze wygląda dobrze. Znów mogę się powtórzyć. Nie ma powodów, dlaczego Moder nie miałby być powoływany. Brawa. Mateusz Klich, no Mateusz Klich ma pecha i ciągle jak jest zgrupowanie reprezentacji Polski, to ma jakieś problemy zdrowotne. Natomiast no wciąż mówimy o facecie z Premier League. Brawa. Zatem mamy taką murowaną piątkę. Klich, Krychowiak, Linetty, Zieliński, Moder. Ich na pewno Sousa będzie powoływał. Do tego mamy w trakcie tego zgrupowania Kacpra Kozłowskiego, którego Sousa bardzo ceni, imponuje mu to, jak dojrzały jest w poczynaniach na boisku. Kozłowski jest też w niezłej formie w Pogoni Szczecin, no i to też jest jakaś ciągłość w powołaniach, ostatnio go też nie było przez uraz. Zatem mamy już szóstkę. Siódmy w tej reprezentacji jest teraz Damian Szymański. Damian Szymański jest o tyle piłkarzem innym od Sebastiana Szymańskiego, że jest piłkarzem, który może wskoczyć w buty Krychowiaka na jeden mecz, na dwa mecze. Nie mamy w kadrze wielu zawodników środka pola, którzy charakterystyką mogą jakoś odnosić się do Krychowiaka. Jest Jacek Góralski, no ale jest kontuzjowany. Jest Krystian Bielik, no ale jest kontuzjowany. Jest Rafał Augustyniak,
No ale Souza wyżej ceni Szymańskiego Damiana w tej kwestii. Zatem Souza ma teraz w kadrze kilku zawodników, którzy mają podobną specyfikę, to znaczy są bardziej wyważeni na atak niż na bronienie. Tacy jak Moder, tacy jak Klich czy Zieliński. Brakuje mu jednak zawodników defensywnych, takich jak Krychowiak. No i wobec tego, jeżeli planuje sobie zarządzanie jakoś tą kadrą, no to dobiera jednak z zawodników z drugiego szeregu gościa, który może mu ewentualnie wskoczyć w buty Krychowiaka, na przykład na mecz z Albanią czy San Marino. I w tej roli no zdecydowanie lepiej sprawdzi się Damian Szymański niż Sebastian Szymański. Więc do tego dodajmy jeszcze fakt, że Szymański Sebastian zmaga się z małym urazem, o którym mówił jego agent Mariusz Piekarski w kanale sportowym. Więc siłą rzeczy, biorąc pod uwagę argumenty, jakich piłkarzy mamy w kadrze, jakich zawodników mamy deficyt, to Sebastian Szymański po prostu cierpi trochę na kłopocie bogactwa w tej kadrze, no bo nie jest lepszy od Modera, nie jest lepszy od Klicha, nie jest lepszy od Linettego, nie jest lepszy od Zielińskiego, a z kolei od Kozłowskiego jest ciut starszy, a Souza bardzo ceni Kozłowskiego i na pozycji tego młodzieżowca środka pola stawia jednak na zawodnika Pogoni Szczecin. Generalnie mam taki wniosek, że kadra powoli już nabiera kręgosłupa. No jesteśmy już ponad pół roku po tym, jak Souza został selekcjonerem i coś już o tej kadrze wiemy. Tylko 14 zawodników za kadencji Portugalczyka rozegrało przynajmniej 7 spotkań. I to jest tak. Szczęsny, Glik, Bednarek, Bereszyński, Puchacz, Rybus, Krychowiak, Jóźwiak, Moder, Zieliński, Linetty, Frankowski, Lewandowski oraz Świderski. Mamy 14 piłkarzy, którzy no będą powoływani, bo Souza im się przyjrzał, poznał ich, opatrzył się z nimi, dał im szansę i ci tej szansy nie zmarnowali. Mamy 14. Do tego dorzućmy Klicha, Milika i Piątka, którzy z uwagi na problemy zdrowotne nie mogli grać we wszystkich tych meczach. 14 plus 3, mamy 17. Do tego dorzućmy jeszcze takich zawodników regularnie powoływanych, niekoniecznie grających, czyli Helik, Kędziora, Dawidowicz, Kozłowski. No robi nam się już 21 nazwisk, dobrze liczę? Dobrze liczę, 21 nazwisk. Dorzućmy do tego Skorupskiego, który będzie podstawowym, rezerwowym bramkarzem, czyli będzie no taką typową dwójką w tej kadrze, no to mamy już 22 zawodników. Kadra nabrała szkieletu, kadra nabrała kręgosłupa i w kadrze zaczyna się taka rywalizacja o miejsca, nazwałbym je 15, 22, 23. Ciasno robi się zwłaszcza w środku pola, no bo powiedziałem o tej żelaznej piątce, która wydaje mi się, że będzie regularnie powoływana. Do tego dochodzi Kozłowski, który też będzie regularnie powoływany. A do tego będą wracać za jakiś czas Góralski i Bielik. Wydaje mi się, że przyszłościowo Bielik dołączy do tej żelaznej piątki plus Kozłowski, czyli będzie tak naprawdę ich tam 7 i czasami może się zdarzyć tak, że Kozłowski czy Bielik no pojadą na kadrę i w ogóle nie powąchają boiska. Dlaczego wierzę w Krystiana Bielika? Bo zaraz powiecie, Jezus myk, przecież ten chłopiec ze szkła, on wyjdzie zaraz na mecz i zaraz się połamie. No mam nadzieję, że nie, że te urazy kolana będą Krystiana omijały, bo widziałem chyba wszystkie mecze w derby, które rozegrał Bielik między kontuzjami. Po powrocie, po jednej kontuzji, a przed złapaniem tego drugiego urazu i on wtedy był nie tylko najlepszym zawodnikiem derby, ale był no, jednym z najlepszych pomocników w całej lidze. I to nie mówię tego przez wzgląd na to, że jest Polakiem czy jest z Wielkopolski, tylko po prostu tak to wyglądało i to też wynikało z ocen angielskich mediów. I biorąc pod uwagę, że Krychowiak powoli będzie odchodził z kadry, jego rola w kadrze będzie marginalizowana, no to musimy wykreować sobie zawodnika, który w to miejsce wskoczy i biorąc pod uwagę, jak Bielik gra, jaką ma charakterystykę, że to jest zawodnik, który może zagrać też na środku obrony, ale że jednak świetnie czuje się w destrukcji, plus
ma niezły dribbling, jak na swoje warunki fizyczne i na swoją taką anatomię. Dobrze gra do przodu, cały czas chce jednak napędzać tę akcję. On tak nie wygląda na takiego pomocnika, który gra ciągle do przodu. Trochę mi przypomina w tym względzie Paula Pogbę, który ma fizjonomię takiego zabijaki w środku pola, ale jest wciąż dobry technicznie. Wydaje mi się, że jeżeli Bielikowi dopisze zdrowie, to on będzie docelowo tym nowym Krychowiakiem, tym gościem grającym na pozycji Krychowiaka, który ma więcej jeszcze atutów ofensywnych. Jak wobec tego zmieścić tam jeszcze Sebastiana Szymańskiego, Damiana Szymańskiego i kolejnych piłkarzy? Nie wiem, no są za nich odpowie. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o braku powołaniu dla Sebastiana Szymańskiego, dla powołania Przemysława Płachety, dla obecności w tej kadrze Krzysztofa Piątka, który przecież jeszcze nie złapał minuty po powrocie do zdrowia. Dajcie też znać, co sądzicie o przyszłości środka pola w reprezentacji Polski, bo ja uważam, że to może być fundamentalna taka formacja dla przyszłości tej kadry. Ja za dzisiaj dziękuję, nazywam się Damian Smyk, to była Smykałka i do zobaczenia.